Datki zebrane po koncercie to dla hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w Cieszynie ważne wsparcie. Każdy koncert, każdy datek, nawet najmniejszy, jest dla nas bardzo wielką pomocą, ponieważ całe nasze hospicjum od samego początku, od ponad 20 lat, utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków środowiska lokalnego, ale także z pomocy organów samorządowych, ewentualnie innych sponsorów. Co roku w ten właśnie sposób udaje się zebrać kilka tysięcy złotych. I na co dokładnie te datki zostają przekazane? Na coś konkretnego, czy tak po prostu? Zawsze to jest pomoc skierowana dla pacjentów, dla naszych podopiecznych, na sprzęt i środki medyczne, ale także dla dzieci osieroconych, dla rodzin, którym towarzyszymy wsparciem na różne sposoby, czy to terapeutycznie, czy jest to takie wsparcie innego rodzaju, kiedy spotykamy się razem z nimi w biurze, w lokalu hospicjum, na utrzymanie magazynu hospicyjnego, no i na szkolenia. I także dla wolontariuszy, bo potrzeba takiej integracji zespołu wolontaryjnego. Pani wspomniała, że ten koncert jest no, wyjątkowy, bo zmarła wasza podopieczna. Ja osobiście dedykuję go Beni, naszej podopiecznej od pół roku, tak, od ubiegłego roku, gdzieś od lata, która zmarła dzisiaj nad ranem. I myślę, że no nie jest to może zbieg okoliczności, ale dla mnie to tym bardziej jest ważna okazja, ponieważ Benia była także moją uczennicą kiedyś, więc to, co mogliśmy zrobić dla niej, to zrobiliśmy. Była pomoc i medyczna, były masaże, były odwiedziny, no ale przede wszystkim staraliśmy się towarzyszyć jej i całej jej rodzinie w tej chorobie terminalnej, która naprawdę ją bardzo mocno zabierała, także zmieniała jej rzeczywistość i całe otoczenie. Natomiast była ona bardzo dzielna i dzielni byli zarówno rodzice, jak i wszyscy przyjaciele, którzy ją często odwiedzali. Cieszę się, że również my mogliśmy chociaż niewiele, ale wspomóc właśnie Bernadetę, no i wszystko to, co było jej potrzebne. W tym roku w koncercie kolęd wzięły udział zespoły folklorystyczne z czeskiego Cieszyna, grupa śpiewacza Wańcy z Jawornika oraz zespół regionalny Istebna z Istebnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.